Był tort, kwiaty, życzenia. 2 dni przed Nowym Rokiem, 30 grudnia, Góralski Przystanek obchodził 2. rocznicę swojego istnienia. Urodzinom towarzyszyły jasełka góralskie w wykonaniu małych górali oraz wspólne kolędowanie z zespołem regionalnym Zawaternik. Maria Dudek, która pracuje w Góralskim od samego początku, wspomina te 2 lata jako okres ciężkiej pracy, ale też ciepła i życzliwości ze strony współpracowników oraz gości. Zawsze jest jakaś nadzieja na to, że jak się coś zaczyna robić, to będą tego efekty. Także ponieważ pracuję z fajnymi ludźmi, z ludźmi, których szanuję, bardzo lubię, to inaczej się to pracuje. Dużo lżej, łatwiej, przyjemniej. Góralski Przystanek to połączenie biznesu i kultury. Biznesu, bo przystanek to sklep oraz wypożyczalnia strojów i akcesoriów góralskich. Kultury, bo to miejsce wernisaży artystów, którzy związani są z ludowością i góralszczyzną. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby promować ludzi, którzy pochodzą z tego terenu, którzy może są mniej znani, ale dzięki temu może więcej ludzi o nich usłyszy, ale również zapraszamy ludzi spoza Podhala. Mieliśmy tutaj z Lublina panią, która pokazywała nam wycinanki lubelskie. Mieliśmy z Poznania pana Tytusa Byczkowskiego, który prezentował swoje obrazy. Oczywiście huczne urodziny i Sylwester nie były powodem do tego, by spocząć na laurach i w przystanku są już planowane kolejne wernisaże. W styczniu będzie Orawa. Pani Rutkowska, która będzie opowiadać o strojach orawskich i o kulturze Orawy. W lutym planujemy taki ciekawy wernisaż z prezesem Zupkiem z Zakopanego, który interesuje się koniami, bierze udział w kumoterkach, w paradach gazdowskich i dużo fajnych rzeczy ma do opowiedzenia. Przed Góralskim Przystankiem kolejny rok działalności. Teraz nie pozostaje nic innego, jak życzyć mu roku równie udanego jak poprzedni, a nawet znacznie lepszego.